Next is our potions lesson, and it looks like we're already late. Hej, witam wszystkich serdecznie znowu w Harrym Potterze i Kamieniu Filozoficznym. No i cóż, idziemy na lekcję eliksirów, czyli na najgorszą, najbardziej znienawidzony przedmiot w Hogwarcie. Bo z profesorem Snape'em, który no nie lubi Harry'ego, po prostu. Więc lekcje te nie są przyjemne. Tak, tylko no cóż, to lochy w Hogwarcie, tak więc zanim dojdziemy na lekcję, to 10 tysięcy rzeczy będzie próbował nas zajebać. A Ron nas zostawił i Harry musi sobie radzić sam. A nie, dobra, okej. I am your potions teacher, Professor Snape. No hej. You will learn how to mix a Wigan Weld healing potion. You're late for potions, Mr. Potter. Inexcusable, even for celebrities. 5 points from Gryffindor. Potter, go to the dungeons and fetch the potion ingredients for the class. Bring back Wigan Tree Bark, Moly, Dittany, and Flubberworm Mucus. Be quick about it, or I shall deduct house points from Gryffindor. Now be gone, and don't come back without the ingredients. Tak, to jest przykład świętego nauczyciela, takie... wiesz co, w sumie nie nauczy ci niczego, bo po chuj, leć o to po schodniki, nie powiem ci jak one wyglądają i w ogóle. Po prostu masz się znaleźć, że to jest pierwsza lekcja. I wracaj, bo cię szybko, bo ci dokopę jeszcze bardziej. Na szczęście Harry jest inteligentny i wie jak to wygląda. Aha, tak, jeszcze to chwilę zatrzymania się specjalnie. No cóż, na pewno zrobił, dobra. Idziemy. No i musimy się przeżyć przez te nieszczęsne lochy teraz. Jakby to powiedzieć, droga jest zamknięta. Pytanie, jak ją otworzyć? Trzeba przeskoczyć tędy po prostu. Byłoby miło. Tak szczerze mówiąc. Moment. A, okej, dobra. I teraz co? Slipendo! A, dobra. Ogarniam. Chwilak mózgu, ale już ogarnęłam. To spychamy to. To też. No, serio, ale mogłoby już od razu do końca się przesunąć, a nie tak, że po kawałku muszę. O, dobra. A, mam nadzieję, że to od razu poleci po prostu, a nie... Byłoby za prosto, prawda? Gdyby od razu wpadł na miejsce. A, no cóż, dobra. Tu nic więcej nie ma, chyba. A no tak, bo Hermiona zdążyła Harry'ego nauczyć. W porządku. No tak, mogłam najpierw wejść sobie na to, dopiero potem uruchamiać. Z drugiej strony trzeba przyznać, że lekcja tej Snape'a jest bardzo praktyczna, bo no jednak zdobywamy nie gwiazdki, ale coś potrzebnego. Chyba, że się okaże, że to niepotrzebne, wtedy się kurują Snape'a. Ale no cóż. Dobra, zrobiłem takie fajne kółko. I co mi po tym? A, okej. Było blisko. A nie, gwiazdki też są.
Okej, okay, dobra, moment. A! Okej. Okay. To chciałem zrobić i chciałem tu wejść. Jeju, nie, skakanie w tej grze jest straszne, naprawdę. To jest przerażające, jak Harrym się nie widzi, gdzie się leci. O! Udało mi się tu wejść po prostu. A tu jest jeszcze taki fajny przycisk. Coś stanie, jak go kliknę. Zaraz zobaczę. A, pewnie to się uruchomi. Dobra. Goddammit. Dobra, moment, to otwórzmy. Tak, to będzie sobie jeździło. Hapsa! Jej! Mam nadzieję, że znowu gra mi się nie zbuguje, tak jak zbugowała się mi ostatnio. Że miałem problemy z kamerą. Tak, to będzie chciało się zawalić mi pod nogami. Normalnie jak Moria. dobra. Powinienem chyba najpierw otworzyć się, dopiero potem to uruchamiać. Przynajmniej takie odnoszę dziwne wrażenie, ale oczywiście po co? Okej. Ogólnie już jako, że tutaj powoli się zbliżam do końca Harry'ego już chyba jedynki, bo to jest raczej krótka gra, to chciałem zainstalować sobie dwójkę i mam problemy z jej odpaleniem. Znaczy, gra się instaluje normalnie z płyty, tam żadne problemy nie wychodzą, tylko potem nie chce się uruchomić. Trzymam się od niego z daleka. Gra mi się właśnie w ogóle nie uruchamia i no mam problem. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić jakoś, bo jednak chciałabym nagrać wszystkie części, jak mówiłam. A tymczasem chwilowo, no, dwójka mi nie działa. Jeszcze zobaczę jak z trójką, bo jeszcze jej nie instalowałam. To ja mam żabę, ja mam full życie, dobra, niepotrzebne mi. Ale chcę, żebyś ty dał mi fasolki. No cóż, nie dałeś. Skrzynka mi dała fasolki. Czy mogę cię jeszcze raz robnąć, żebyś coś mi dał? O, teraz. Dziękuję. Dobra, nie jęczeć, tylko wam trochę skopałam tyłki. No dobra. Leviosa! Pyk. Dawaj. Dziękuję. Pyk. O, te wszystkie, powiedzmy, tutaj zagadki. Zagadki, nie czytałem bardzo nowe zagadką, powiedzmy. Zagadki środowiskowe. Nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Są dosyć proste. Cóż, to jest gra zaprojektowana dla dzieci. Biegniemy. Ups. A! Tak, to naprawdę, ta szkoła jest wzorem bezpieczeństwa dla uczniów. Po prostu powinni, inne szkoły powinny brać z niej przykład i wzorować się na niej i też wysyłać na uczniów potwory, kazać im chodzić nad przepaściami, na świetlistych stopniach, podłoga powinna im się osuwać spod nóg i tak dalej. To jest właśnie symbol, jak bezpieczna szkoła powinna działać. I uważam, że inne uczelnie, szkoły i tak dalej powinny tutaj brać przykład z Hogwartu. Tak więc, Mugole, uczcie się od czarodziejów. Okej. Okay. Dobra, niech to spadnie. No właśnie, dziękuję. Jeju.
Zawsze mam wrażenie, że Harry mi nie doskoczy. To jest przerażające. Dobra. That must be Flobberworm mucus. Slipendo! Slipendo! Do czego ja z tym dążę w ogóle? Tam da się wejść, tam nie da się wejść. No co tu chodzi? Dobra, użyjmy tego. Chodźcie, nie, dobra. Wiesz co, wróć. Dziękuję. Tędy można tam dojść. O, i teraz. Ta. Czy to nie powinno mnie wysłać na górę? The fuck? Moment. Nie no, wydaje mi się, że muszę tego użyć. Tylko, że Harry jest upośledzony. Wyjątkowy, przepraszam, więc wyjątkowy w tym momencie. On jest w końcu chłopcem, który przeżył. A, i teraz to działa. Dobra. O, no dobra. Tu tam dalej. Oho, krwawy baron. Idziemy radośnie w drugim kierunku. Tutaj nie ma ucieczki, zabije nas. Albo nie. A, i on nam otwiera przejścia. No spoko. Jeszcze tego chciałabym zobaczyć, czy coś tu jest. Czy jest tam jest przejście jedno. Dobra, idziemy tędy. To przejście jest prostsze. Zobaczymy. Harry, nie spadaj z tego. Ale jak mówiłem, już Harry jest bardzo opanowany. Patrzcie tutaj. Chodzi po półwidzialnej kładce. Wszystko. Dobra, tam widzę safe, czyli nie, czyli wracamy się, bo tam coś jest. Tamtą stronę, gdzie byłam. Oczywiście półka jest po drugiej stronie. Dziękuję. Dobra, gdzie jest nasz pomocny duszek? To jest zasadnicze pytanie. Baronie, krwawy! Gdzie cholero jesteś? No co tu powinien krążyć? Widziało go. Ciało mi ducha. Okej. Okay. Czyli tak, nie przyjdę tam, bo nie mogę, bo duch stwierdzi, że sobie idzie chwilowo. Gdzie on jest? Tędy przyszedł, on tu go nie ma. Nie no, myślałem, że on będzie sobie tak krążył, ja będę mogła tutaj pojść sobie za chwilę.
Bo tam jest zamknięte przejście i tam jest pewnie coś ważnego. Albo przynajmniej, nie wiem, karta kolekcjonerska, cokolwiek. A tu tak, no, tupa. Dobra. Dobra, nie będę skakał jednak. Nie chcę zabić Harry'ego zbyt szybko. W ogóle ciekawe jestem, ile mi do końca gry zostało. Myślałem, że gdzieś tak na 6 odcinków to będzie. Na razie mamy 5? Tak, 5 odcinek mamy teraz. Zobaczymy, jak to będzie. Więc cóż. Nie, bo z tego co wiem, po prostu to nie zduje i tak też ja. Jakoś. Chciałabym to w miarę szybko zrobić. Całościowo. Okej. Okay. Udało mi się wylądować. Nie wiem, pewnie coś teraz ominęłam, ponieważ nie przeszłam przez tamto wejście. A tu jest ta menda. Gdzieś ty był wcześniej. O. Dobra, mamy kartę. Słuchaj, możesz mnie wypuścić? Ej, baronie! Wypuść mnie! Dziękuję, ale fascynujące, że przy nim się... Kurwa. Mógłbyś wrócić? Choć jesteś krwawy w ogóle, ale... W sumie przydatny jesteś i mi przypominasz o jednym ziomku. Wiedźmina. Coś się otworzyło jeszcze. A, pewnie on otworzy to przejście na górze. Okej. Okay. Late again, you lazy boy. A further 3 points from Gryffindor should teach you a lesson. I see you've collected a few challenge stars, but I'm afraid they have no value in my class. To po cholerę je rozstawiasz? I ended the lesson without you, Potter. The other students are off to the Halloween feast. Join them, if you must. Przykład zajebić tego nauczyciela, naprawdę. Zabić tylko takich. It's cornered Hermione in the girls' toilets. She needs our help. We must try to rescue her straight away. Okej. Okay. Mamy nas duchów, czyli mamy dopiero październik. Koniec października, tak? Tak. A pewnie już się zbliżamy do końca gry. Ta gra jest dziwnie rozplanowana. Ale dobra. Idziemy. Ogólnie mam nadzieję, że wszystko będzie okej, okay, bo ostatnio mi się gra zbugowała w tym miejscu, tak co pamiętam. Więc mam nadzieję, że tym razem nie. Harry, what's that smell? Troll? Wiesz, tak biegnie na Jolo na trolla. This way, Harry. O, dobra. Tym razem mi wszystko działa. W miarę. Pomijając to, że sterowanie jest koślawe, bo Harry skręca, jakby miał problemy z motoryką. Poszło mi dobrze! Nie wiem, czemu Harry tego nie przeskoczył. Harry, what's that smell? Wiecie, co jest najgorsze? Taka cutscenka przed akcją, w której można zginąć. I jak się zginie, to za każdym razem oglądać tą cutscenkę i to jest skurwiające. Po prostu ten, kto to zaprojektował, powinien się smażyć w piekle.
Okej. Okay. Idzie nieźle. Znaczy go nie jest troll, ale idzie nieźle. Ogólnie miałam jakiś zestaw klocków Lego właśnie z tym trollem. Był to zestaw z Harry'ego Pottera z łazienką i tam był Harry i ten troll. No już się łazienka. W której Hermiona została uwięziona. Troszkę okrojona, ale zawsze była. I... o, fajnie, że mam save. Miło. To mi się spodobało. I ogólnie muszę sobie szukać ten zestaw. Znaczy ogólnie... O, cześć. Tam jest Hermiona. Ej, ale w tym, w książce i filmie nie miałeś żadnego planu. Po prostu przypadkowo to zaczarowałeś. Okej, idzie dobrze. Ogólnie muszę sobie odszukać tego trolla i to, co zostało z łazienki. Niestety Harry został zdewasowany w międzyczasie przez mojego brata młodszego. Jak no, był w wieku, w którym klocki powinien się trzymać z dala od dziecka. Bo tak. Klocki i Lego, mimo że są dla dzieci, to w pewnym wieku powinno się trzymać z dala je od dzieci właśnie. Ponieważ dzieci, no po prostu jak nie mogą sobie poradzić z choćby odczepieniem klocków, to je gryzą. Więc wyobraźcie sobie, jak wygląda główka Harry'ego. Po tym, jak mój brat nie mógł jej zdjąć. Kurde. Weź czaruj szybciej! Ej, ja nie mogę trafić jak ten, bo... Czy pewnie mogę, ale jestem pośredzona. Dużo tych rzeczy ma pod ręką. W ogóle tak się zastanawiam, czemu jeszcze nie rzucił Hermioną. Przecież ona tak idealnie pod jego ręką leży. No nie wiem skąd on bierze te... Co to są? Czemu rzucę mu time? Bo ja wiem, tak to wygląda trochę. Kurde, mam problem z tym, żeby... Jak rzuca na Rona, to ja mam problemy z celnięciem. Celnięciem i wysłanie. No jeju, dobra, ej, ta maczuka wisi mu nad głową, weź ją upuść. Najwyżej trafisz Hermionę. Okej. No kurde, jak mam trafić? Ej, ja seryjnie nie mogę trafić, jak leci ten pocisk na ten, nawet jak mam, że ok, zakręcie jest sfokusowane, to i tak mija pocisk. Bo on leci... Nie mogę uwzględnić tego, że on leci w bok. No właśnie. Mam nadzieję, że Ron ma dużo życia. No, kurwa. Ała. Dobra, może skupię się na obronie siebie. Aaron, rzuć to maczugę. Do it! Just do it! Make your dream! Come true, sobie! O, nareszcie. Hermione, are you alright? Thanks for saving me. Is he dead? I think he's just been knocked out. Come on, let's get out of here.
Exhausted from their encounter with the troll, Harry, Ron, and Hermione return to the Gryffindor common room and discuss the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. But there wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Oj, znowu Quidditch, a ja nie umiem latać. Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan! It's Gryffindor versus Ravenclaw! Let's play Quidditch! Ej, przepraszam bardzo, macie najbardziej uposiedzonego szukającego w tym... W historii. Znaczy, macie uposiedzone sterowanie szukającego. Kurde, ja muszę, no, przywyknąć do latania. Gdzie ten cholerny... Kurde, gdzie te kółka? Gdzie ten znicz jest? Kurwa. Ja to przegram. Ten mecz jest trudniejszy. Spieprzaj, Jordan. Przepraszam. Kurde, nie umiem... Jeszcze ten drugi szukający mnie upokarza, ponieważ on się bawi latając na tej miotle. Dzięki. Gdzie zdrowa i przyjazna rywalizacja? I tak dalej. Coś takiego go jest? Gdzie te kółka? Cholera, znicz. Jakby nie była tak zajęta walką ze sterowaniem, to może by mi się udało to złapać. Ała. Ciekawe, czy mogę to przegrać. Zgubiłem znicz! Spoko, lecę. Ała. Ja mam też przyzwyczajenie z Wartander, żeby ściskać w burzę, by przyspieszyć. Bo mam tak ustawione tam. Jak gram na arkadzie przynajmniej. Kurwa, gdzie ten pierdolony znicz? Ja nie mogę obracać kamerą. Dobra, zabijem się, okej? Okay? Tłuczek, chodź. Chcę wczytać save'a. Zabijcie mnie. Zabijesz mnie? No, kurwa, dobra. Muszę znaleźć ten znicz. Nie, naprawdę. Wcześniej miałem dużo szczęścia, jeśli chodzi o ten mecz Quidditcha. Teraz mam dużo pecha i dużo braku skilla. Kurwa! Zaczynam przeklinać w grze dla dzieci, to niedobrze. Nienawidzę tego modelu lotu. Znaczy, bo w ogóle tego modelu lotu tu nie ma, to nie jest model lotu, to jest coś zrobione na szybko, żeby było w grze tylko. Potem w ogóle gra z Quidditchem o świecie Harry'ego Pottera jest spoko. Dobra, mogę czytać o to z punktu zapisu? Chcę się zabić. Ej, niech mnie ktoś zabije, proszę. Dobra. Jeju. I hate this. Come on, Harry. Sorry, Professor.
Okej? Mimo mojego totalnego i niesamowitego lamienia udało się to ukończyć. Podejrzewam, że nie da się tego przegrać nawet. Thanks to Harry's skill as a seeker, Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert, his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. What's that? Okej, dobra, ale tutaj zakończymy ten odcinek. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach z Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Popatki!